Kolejnego mężczyznę, który miał przy sobie narkotyki, zatrzymali kościerscy policjanci. Tym razem zdarzenie miało miejsce w Karsinie. 20-letni mężczyzna trafił już do policyjnego aresztu. 22 października policjanci posterunku policji w Karsinie, miejscowości Wiele, zauważyli mężczyznę młodego, który na widok policjantów dziwnie się zaczął zachowywać, bardzo nerwowo. Policjanci postanowili to sprawdzić. Okazało się, że tym mężczyzną jest 20-latek, mieszkaniec powiatu kościerskiego i ten mężczyzna miał przy sobie marihuanę. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W tej sprawie jest prowadzone postępowanie karne.